Odsłuch społeczny. Witam w kolejnym odcinku Odsłuchu Społecznego. Jesteśmy podcastem o tematyce społecznej, a to jest specjalny odcinek z okazji Dnia Kobiet. Ja nazywam się Anna Roszman, a moją gościnią jest Anna Kowalczyk, dziennikarka, autorka książki Brakująca połowa dziejów, o której porozmawiamy właśnie przy okazji 8 marca. Cześć. Cześć, dzień dobry. Chciałabym za zacząć od takiej anegdoty, która myślę, będzie dobrym wprowadzeniem do, do tematyki tego odcinka. Od kilku dni bombardują mnie reklamy najróżniejszych produktów związanych z Dniem Kobiet. Moja przeglądarka jest wypełniona reklamami biżuterii, ubrań, promocji z okazji Dnia Kobiet. I pomyślałam, że to święto obecnie stało się trochę taką powtórką walentynek, jest bardzo skomercjalizowane. I zupełnie oderwało się od tego, czym jest naprawdę, i od tego, skąd ten dzień się tak naprawdę wziął. A przypomnijmy, że to jest święto, które wyłoniło się na początku XX wieku w czasie walk emancypacyjnych. Było obchodzone przez najróżniejsze ruchy ludowe, socjalistyczne, a dzisiaj trochę o tej historii zapominamy. I o zapomnianej historii. Połowy ludzkości, czyli kobiet, jest właśnie Twoja książka. Tak, tak. No, tak e, taka miała być i taka chyba rzeczywiście e, jest. A e, to, co się dzieje z historią kobiet, e, podlega komercjalizacji. Tak jak właściwie wszystko, co z kobietami <noise> związane z e, od marketingu, lubią mówić, że to kobiety odpowiadają za budżety domowe. I wydają większość wspólnych pieniędzy, nawet jeśli do tego budżetu wnoszą mniej. No więc oczywiście są cudownym targetem <grywania> reklamowym. A święto raz do roku, które ma przypominać rzekomo o roli kobiet i ich wkładzie do dziejów ludzkości, ale też do naszej codzienności, to jest oczywiście wdzięczną okazją, żeby nakłonić parę kolejnych osób. Parę milionów kolejnych osób, do wydania pieniędzy na coś kobiecego. Nie widać, jak robię cudzysłów w powietrzu. No tymczasem girls want to have fundamental human rights, a nie koniecznie nowe kolczyki. I myślę, że w Polsce dziś to jest szczególnie ważne, dlatego te wszystkie, nie wiem, około manifowe. Hasła, które padają, że właśnie nie chcemy goździków, nie chcemy kwiatów, chcemy respektowania naszych podstawowych praw. Myślę, że w tym roku powinny wybrzmieć jeszcze donośniej niż, niż w ubiegłych latach, bo w ostatnim czasie nam tych praw ubyło, a nie przybyło. Wracając jeszcze do historii, bo Twoja książka jest takim przekrojem przez historię kobiet na ziemiach polskich. Przypomnijmy, od Paleolitu co najmniej do historii Solidarności, takich postaci jak Anna Walentynowicz, chociażby. No właśnie, wracając do historii, ty zwracasz uwagę, że kobiety w historii pomija się na dwa sposoby. To znaczy, z jednej strony pomija się faktyczne dokonania kobiet, a z drugiej strony. Nie uczy się na przykład na lekcjach historii o obszarach, o płaszczyznach życia społecznego, którymi kobiety się zajmowały. Co jest nie tak z tym uczeniem historii? Przede wszystkim to, że jesteśmy uczeni i uczone bardzo specyficznej historii czy, czy jakby wizji przeszłości, okrojonej niemalże wyłącznie do historii politycznej i militarnej. Tak, jakby świat składał się zarówno dziś, jak i przed wiekami głównie z polityki i wojny. Dział się wyłącznie na dworach królewskich i na polach bitewnych. I to też w dużej mierze tłumaczy, dlaczego ta historia jest tak bardzo ogołocona z kobiet. Bo ich tam po prostu nie było. Nie bywały. Z nielicznymi wyjątkami królami, ani generałami, więc trudno oczekiwać, że jeśli my poznajemy dzieje świata czy Polski od wojny do wojny, od pokoju do pokoju, od traktatu do traktatu i od bitwy do bitwy, to mamy szansę się natknąć na jakieś dwie na krzyż postaci kobiece, bo dwie kobiety były królami Polski a w, w wojskach, w wojnach, powstaniach też z, zasłużyło się na tyle, żeby zostać odnotowanymi pomiędzy żołnierzami, no, znów ledwie, ledwie kilka kobiet. Oczywiście odkrywamy jest ich coraz więcej. No i to, co jest moim zdaniem fundamentalnie nie tak z taką wizją przeszłości, to jest, że ona pomija... Gigantyczną sferę ludzkiego doświadczenia, całą sferę prywatności i codzienności. Bardzo po macoszemu traktuje też sferę kultury, obyczajowości, mody, medycyny, higieny, no wszystkiego tego, co właściwie nie jest polityką i wojną, więc. Każdy, myślę, przytomny człowiek zauważy, że, że jest to wizja nie tylko okrojona, ale też bardzo wypaczona. I też niestety do dziś ona wpływa na to, jak my postrzegamy w ogóle to, co jest ważne i to, co jest zasługą. I mamy mnóstwo. Upamiętnień, pomników, patronów, którzy zasłużyli się w tej czy innej bitwie. A w ogóle nie celebrujemy tych, a często właśnie tych kobiet, bo to one brały na siebie ten trud w dużej mierze, które sprawiały, że cała reszta, która nie działa się na, na polu bitewnym czy w gabinetach polityków e, trwała I, e, i dzieci dostawały jeść i chodziły do szkoły i e, cała ta codzienność i rzeczywistość fundamentalna dla przetrwania nas wszystkich to zresztą w pandemii bardzo dobrze widać prawda że nagle e, odkrywamy e, takie pojęcie essential workers tak i, e, i Tymi osobami, tymi pracownikami, czy pracownicami właśnie, bez którymi nie możemy się obejść najbardziej, są kobiety. To jest właśnie wątek, którego chciałam się teraz tak trochę uchwycić, bo tą sferą, o której nie uczymy się na lekcjach historii, a która jest kluczowa w ogóle dla przetrwania gatunku i społeczeństwa, jest właśnie praca. I mam poczucie, i ty też dyskutujesz z tym w swojej książce. Że mm, obecna kultura każe nam myśleć o właśnie sferze domowej, jako czymś osobnym od sfery pracy. Jakby Sfera pracy to jest życie publiczne, to jest przestrzeń mężczyzn, a sfera domowa nie ma nic wspólnego z pracą, i kobiety właściwie nie pracowały, niczego nie wytwarzały. To jest wierutne kłamstwo, i ty się z tym rozprawiasz w książce. Tak, no to jest, to jest pewien, pewna bajeczka, którą nam opowiadają, odkąd ja pamiętam i pewnie odkąd ty pamiętasz, że tak naprawdę dawno, dawno temu, dopóki nie przyszły złe feministki, to kobiety nie musiały pracować. Nie? A teraz tak jest trudno nam wszystkim, no bo musimy łączyć to życie zawodowe z... Tym prywatnym, w którym też oczywiście jest mnóstwo zadań, no i oczywiście obie sfery na tym tracą. No tak. A jednocześnie tej sfery domowej nie postrzega się jako prawdziwej pracy. No to też właśnie. I to jest, to jest ten odwieczny rozdźwięk pomiędzy tym, czy my tak naprawdę doceniamy kobiecy trud i zaangażowanie i, i pracę właśnie domową i wychowawczą i opiekuńczą. Czy tak doceniamy w cudzysłowie, to znaczy doceniamy na tyle, żeby raz do roku wręczyć kwiatek i powiedzieć: Och, drogie panie, jakie to jest bardzo ważne, co wy robicie. Bo kiedy przyjdzie do, do dyskusji o tym, żeby jakkolwiek ją e, nawet nie tyle wynagradzać, czyli nie wiem, ustanowić e, pensję za e, zajmowanie się domem i dziećmi, tylko żeby chociażby ją zabezpieczyć, pod kątem składek emerytalnych czy zdrowotnych. Jak to w ogóle rozwiązać? Bo to jest gigantyczny społeczny problem, którego taką najbardziej dotkliwą konsekwencją jest to, że kobiety, które zawieszają swoją pracę zawodową, zarobkową albo rezygnują z niej całkiem po to, żeby zająć się swoimi dziećmi, często też innymi dorosłymi, niesamodzielnymi członkami rodziny, bardzo często w drugiej. Powiedzmy, połowie swojego życia zostają totalnie na lodzie. To znaczy, jest też wiele kobiet, które kiedy już odchowają dzieci, i tak się podzieje, często się tak dzieje, że zostaną wdowami albo ich małżeństwa się rozpadną, są skazywane na nędzę. Więc to nie jest dyskusja bezprzedmiotowa, wręcz przeciwnie, to jest naprawdę potężny problem społeczny. Który ma swoje źródła w wielu miejscach, ale między innymi w tym, że my nie uznajemy pracy opiekuńczej i domowej za pracę, w związku z czym nie widzimy potrzeby, żeby dyskutować o niej jak o pracy, co się na szczęście powolutku, bardzo powolutku zmienia, ale ciągle. Nie na tyle, żeby, żeby kobiety, które te prace wykonują, mogły być spokojne o swoją, swoją przyszłość i swoją starość. Jednocześnie jest tak, że ta praca jest niezbędna. Chciałabym, żeby tutaj w ramach podsumowania tego wątku to wybrzmiało, że przecież ta cała tak zwana praca reprodukcyjna, ona jest niezbędna dla społeczeństwa, dla rodzin, dla nas jako ludzkości. Tak, absolutnie jest niezbędna i co więcej jest nawet dość dobrze policzone, ile ona jest warta. W warunkach polskich co kilka lat temu ekonomistki chyba szczecińskie policzyły, że to jest jedna trzecia naszego PKB. Oczywiście można się spierać, i można sprowadzać tą dyskusję do absurdum. I próbować wycenić każde odkurzenie mieszkania i wyniesienie śmieci. Ale oczywiście nie musimy tego robić, nie powinniśmy tego robić, bo to jest poważna rozmowa. I nawet jeśli możemy się spierać, czy rzeczywiście rynkowa godzina pracy niani to jest, to powinien być wyznacznik tego, ile jest warta godzina pracy matki, to nie zmienia faktu, że na koniec tej dyskusji zostajemy z, ze smutnymi statystykami dotyczącymi ubóstwa kobiet i ze złamanymi życiami wynikającymi z tego, że ta praca była powiedzmy w miarę doceniana, przynajmniej deklaratywnie, dopóki było dobrze, a w sytuacji, w której coś nie daj Boże podzieje się w życiu źle, w sytuacji chociażby choroby czy niepełnosprawności dziecka, które jak wiemy świetnie w Polsce dotykają i obciążają prawie wyłącznie kobiety, to nie można liczyć nie tylko na, na państwo, które wręcz rzuca kłody pod nogi, bo zasiłek opiekuńczy jest żaden, a nie ma prawnej możliwości łączenia go z pracą zarobkową, nawet w jakimś najmniejszym wymiarze. Ale myślę, że co gorsza, nie można też liczyć na jakieś wielkie zrozumienie i, i, i wsparcie jakby społeczne, co też było świetnie widać podczas protestów opiekunek osób z niepełnosprawnościami w Sejmie. Tak, bo uważamy, że to jest naturalna rola kobiety. Tak, no to jakby przekleństwem kobiet, o którym ja sporo piszę, jest właśnie ta odwieczna wiara w to, że coś jest naturalnym przeznaczeniem nas. I, I to jest z jednej strony um, z, poczucie um, takie podskórne wszystkich z kobietami włącznie, że pewne rzeczy um, są naszym obowiązkiem, takie jak na przykład um, rodzenie dzieci, zajmowanie się nimi prawie wyłącznie bez specjalnego uskarżenia się na to i proszenia o pomoc, um, ale też, że pewne rzeczy są po prostu nie dla nas. I tak było w wielu przypadkach. To są, to są życiorysy wielu kobiet, które przechodziły prawdziwą drogę przez mękę, żeby móc się kształcić czy działać w jakiejś sferze. Ale to też jest rzeczywistość wielu kobiet dziś, które ciągle muszą udowadniać, że naprawdę chirurgia, czy że chirurg i chirurżka nie operuje używając swoich narządów rozrodczych, tylko rękami, swoimi oczami, swoją wiedzą, swoim mózgiem, swoimi umiejętnościami, które kobiety naprawdę mogą nabyć równie dobrze i skutecznie. Ty powiedziałaś o tym, że my uważamy coś za naturalne, że czujemy podskórnie, jakie są naturalne role kobiet i mężczyzn. Na pewno za to odpowiedzialne są też stereotypy, które są zakorzenione w języku. Ty poruszasz ten wątek w swojej książce, że nawet w języku, we frazeologii po prostu zaszyte są stereotypy o rolach kobiecych. Czy zaszyty jest przede wszystkim negatywny stereotyp kobiety? Stereotyp kobiety jako tej emocjonalnej, kłótliwej, niepanującej nad, nad sobą i nad własnymi reakcjami, jako tej, która się czepia, tej, która się awanturuje, tej, która w ogóle jest jakimś balastem, tak? Baba z wozu konią lżej, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle, tak itd., itd. Też, jak się baby nie bije, to jej wątroba gnije. tak? Znaczy, ja poświęcam wiele stron w swojej książce przywoływaniu tych mądrości ludowych, jak się o nich mówi, które oczywiście możemy zignorować i obrócić w żart, ale kiedy się chwilę nad nimi zastanowić, i też zostawić je w tej. W tej masie, w której one występują w polszczyźnie, to naprawdę nie sposób zaprzeczyć, że stereotyp kobiety zaszyty w języku jest jednoznacznie negatywne, A jeśli doceniane są, czy mają odzwierciedlenie, powiedzmy, jakieś wyrazy akceptacji czy aprobaty dla, dla kobiecych cech, to one zwykle są związane z urodą. Albo z uległością, pokorą, cichością i, krótko mówiąc, byciem grzeczną. Inna rzecz to jest w ogóle językowa niewidzialność kobiet. To jest też zjawisko stricte z jednej strony lingwistyczne, ale z drugiej też bardzo kulturowe. I tutaj oczywiście powraca nasza niekończąca się wojna o feminatywy. Którą my rozpętujemy raz po raz na początku XXI wieku z większą zaciętością niż to było pod koniec XIX, kiedy kobiety wchodziły. Tak, to, to do... To może powiedzmy sobie o tym, że feminatywy, czyli żeńskie formy, na przykład żeńskie nazwy zawodów, nie są absolutnie niczym nowym i w języku nastąpił pewien regres, jeśli o to chodzi. Tak, on, on jest jakoś tam związany językoznawcy, przynajmniej tak twierdzą z z pewnymi zjawiskami językowymi, które były promowane w PRL-u i ta, to zrównywanie, powiedzmy, szans kobiet i mężczyzn miało w, w, i w rzeczywistości, i w języku jednak taką, um, taką oto twarz, że te kobiety po prostu miały być jak mężczyźni i miały być, wchodzić w męskie buty nie, i nie epatować swoją kobiecością, tak? Więc to jest daleko od równości jak na mój gust, ale rzeczywiście efekt jest taki, że przyjęliśmy, że te męskie formy są też bardziej prestiżowe. To, że one są generyczne, że one są podstawowe, to trochę wynika z tego jak w ogóle fun polszczyzna funkcjonuje i że rodzaj męski jest tym domyślnym zarówno w, w liczbie pojedynczej, jak i zwłaszcza w zbiorowościach, gdzie wystarczy jedna jednostka płci męskiej w danej grupie, żebyśmy mówili o tej grupie, oni. Nawet przytoczę taką anegdotę: na studiach polonistycznych jeden z profesorów wspominał o tym, że wystarczy nawet piesek albo mały chłopiec w grupie kobiet. Żeby zmienić formę czasownika ze na przykład zrobiły na zrobili. Tak, tak. i to jest, to jest jeden z bardzo wielu aspektów, o których ja piszę i o których warto, warto rozmawiać, bo język naprawdę ma znaczenie i zarówno te stereotypy negatywne, zawarte w naszych związkach frazeologicznych, przysłowiach, jak i to, że Generalnie polszczyzna nie ułatwia nam chociażby dostrzeżenia kobiet i ich zasług, czy win też czasem, bo nie, nie musimy mówić wiecznie o zasługach, sprawia, że, że one też umykają z historii i i z dyskursu publicznego, nawet dziś. Dlatego jednak Wielkie Szapoba dla wszystkich, którzy są na to wrażliwi, dostrzegają to i zmieniają również nasze, chociażby, nie wiem, dokumenty czy jakieś wewnętrzne statuty. Uniwersytet Adama Mickiewicza ostatnio zasłynął tym, że wreszcie. W swoich wewnętrznych dokumentach uwzględnił nie tylko studentów, ale też studentki, nie tylko wykładowców, ale też wykładowczynie. I pracownicy i pracownice Uniwersytetu Poznańskiego już mogą na wizytówkach mieć swoje stanowisko zgodne. Znaczy nie muszą być wykładowcami. Jeśli są kobietami, chociaż zdaje się, że też nie muszą, bo ciągle wiele osób, wiele kobiet jest przyzwyczajonych do tej formy męskiej, uważa, że jak się będą nazywały dyrektorkami, to nie będą traktowane równie poważnie. Nie każdy pewnie ma tyle siły i ochoty, żeby, żeby się z tym mierzyć i żeby też edukować wszystkich dookoła siebie. Wykłócać się o to, powiedzmy. W I roku. słyszeć tak, że się wykłócają, ale ja też właśnie ostatnio miałam taką rozmowę, kiedy pytano mnie... K Prowadząca podcast, ma się do mnie zwracać i oczywiście naturalną formą było pani Aniu. <laughs> ja jestem anią dla wszystkich i nie mam z tym problemu, ale mnie nie przychodzi do głowy, żeby mężczyznę, z którym właśnie jestem w jakiejś relacji zawodowej, tytułować panem Krzysiem. A to też potem kończy się tym, że panią Anię wysyła się po kawę albo zrobienie notatek ze spotkania. A pana Krzysztofa to już nie, nie, nie wypada, nie? Tak, jest to powszechne zjawisko. To bardzo mi się podoba, że o tym wspomniałaś, bo, bo faktycznie jest to powszechne zjawisko, że w języku nawet wyraża się takie właśnie paternalistyczne podejście do kobiet, właśnie wyrażone w tego typu praktykach, że, że do na przykład pana posła czy dyrektora mówi się Panie pośle, dyrektorze. A do kobiet mówi się per pani Aniu, to automatycznie ustawia relacje. No dobrze, porozmawiałyśmy sobie o języku, porozmawiałyśmy sobie na samym początku o podręcznikach historii. Jest jeszcze jedna taka płaszczyzna, która wydaje mi się super ważna, żeby zrozumieć, dlaczego tak, a nie inaczej myślimy o udziale kobiet w historii. Mianowicie po prostu to, jak kobiety funkcjonują w przestrzeni, jeśli chodzi na przykład o nazewnictwo ulic. Kiedy idzie się przez polskie miasto, to przechodzi się ulicami imion pisarzy, różnych przywódców militarnych, czy nazwy ulic upamiętniają bitwy? Mało jest kobiet w przestrzeni. No, ale w Warszawie na przykład to upamiętniają ulęgałkę i Kubusia Puchatka i, i Morele i, i całą florę i faunę polską i nie tylko jak pokazała Inicjatywa Ulice dla Kobiet, nie doczekały się swoich, swoich ulic chociażby wielkie, wybitne emancypantki, na przykład Maria Dulembianka, czy, czy międzywojenne y, aktywistki, czy pierwsze posłanki, czy no właściwie naprawdę, znów to policzono dosyć wtedy skrupulatnie, nie chcę, nie chcę przesadzić tutaj, ale zdaje się, że to było około 2 czy 3%. Nazw ulic, co zresztą jest bardzo też zbieżne z tym, jaka jest reprezentacja kobiet w książkach do historii i w podręcznikach szkolnych. To znów badaczki z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, które prowadziły taki super ważny projekt niegodny historii, wyszła z tego duża, solidna publikacja, policzyły zdanie po zdaniu, ilustracja po ilustracji. Ile jest kobiet wymienionych z imienia i nazwiska w naszych podręcznikach? W tych podręcznikach, na których dzieci i młodzież często zaczynają i kończą w ogóle swój kurs historii. Potem już nie, tylko nieliczni uczą się historii jakoś dalej. No i też im wyszło, że w zależności od podręcznika to jest 3, 5, w porywach 7%. I to jest właśnie ta brakująca połowa dziejów. Która dała tytuł y, Twojej książki. Tak, i to też właśnie nie chodzi, tak jak y, wspomniałaś na początku, nie chodzi tylko o to, żeby y, dokooptować te x, nie wiem, kilkadziesiąt czy kilkaset kobiecych nazwisk. Tak? To chodzi też o to, żeby zastanowić się nad tym, co my w ogóle uznajemy za zasługę i co my uznajemy za wkład w rozwój naszego społeczeństwa czy, y, czy za. Y, za osiągnięcie, godne upamiętnienia i stawiania też jakby kolejnym pokoleniom za wzór. Bo wiele już na ten temat powiedziano i napisano. Model jakby działania czy, czy, czy postępowania, jaki można sobie wysnuć z życiorysów, żołnierzy konspiratorów, powstańców i innych. Ludzi walczących z bronią w ręku. To po pierwsze niekoniecznie jest coś, co przystaje do wyzwań współczesności, a po drugie no to jest też taki modus operandi, od którego dzisiaj próbujemy jednak odchodzić na rzecz współpracy i kooperacji, a nie wiecznej walki o zasoby i konfliktu i rywalizacji. Tak? To jest w ogóle wielka, dużo większa rozmowa o tym, w duchu jakich wartości my chcemy kształcić nasze dzieci? I czy rzeczywiście bohaterowie, którzy 100, 200, 300 lat temu kierowali się tymi wartościami, naprawdę powinni być wzorem dla, dla naszych dzieci żyjących w zupełnie innych warunkach i czasach, i w, w, wobec zupełnie innych wyzwań? Więc to, to, do czego zmierzam, to, że nie chodzi tylko, żeby było teraz porówno, tak? żebyśmy dopisali i to koniecznie w, w tych wszystkich dziedzinach te kobiety, które koniecznie były tak samo zasłużone, bo to też jest niemożliwe. Nie dopiszemy do polskiej do historii militarnej Polski. Wystarczająco dużo dowódczyń, bo ich po prostu nie było, a nie mogły. Ale to, co jest najważniejsze, to żebyśmy zrozumieli, dlaczego ich nie było. I że wcale nie dlatego, że, że nie chciały, tylko dlatego, że nie mogły. I tak naprawdę jeszcze na początku XX wieku Wanda Gertz, o której, o której pisze legendarna major wojska polskiego i bohaterka, obu wojen i ona musiała wstąpić do Legionów Piłsudskiego w męskim przebraniu, tak? bo, bo nikt jej tam nie chciał. Pierwsza y, y, kobieta uhonorowana Orderem Virtuti Militari, bohaterka wojen napoleońskich, y, też była przebrana za, y, za brata swojego męża, który, który służył, w... więc y, o tym musimy rozmawiać o tym, dlaczego, dlaczego nie było wielkich artystek w takiej, w takiej dużej mierze. Bo to, że były, to jest fakt i te, które były, należy przypominać, ale to, że kobietom nie pozwalano um, studiować na wydziałach sztuki, nie pozwalano uczyć się wielkich mistrzów, to jest przyczyna tego, że ich tam nie ma, a nie to, że one nie były zdolne do wielkości. Oczywiście społeczny. Chciałabym tą naszą rozmowę zakończyć tak bardziej optymistycznie. Faktycznie mówiłaś teraz cały czas o tym, że na przestrzeni dziejów po prostu kobietom nie było wolno zajmować pewnych stanowisk, czy nie było wolno, czy z innych powodów nie miały możliwości zajmować się określonymi, określonymi zajęciami, ale. Myśmy sobie tak naprawdę do dzisiaj bardzo dużo zdążyły wywalczyć. Ja miałam taką refleksję, nawet jadąc tutaj dzisiaj na ten wywiad, że sam fakt, że wyszłyśmy z domu, jesteśmy w przestrzeni publicznej, zabieramy głos, nie musiałyśmy pytać żadnego męskiego opiekuna o to, czy możemy tu przyjechać, to jest przecież coś, co nie spadło nam z nieba. Nie, no, nie spadło nam z nieba i też nikt nam tego nie dał. To jest coś, co też warto dzisiaj podkreślać, bo te wszystkie prawa, dziś o których myślimy jako zupełnie naturalnych, o prawach człowieka, i, i, i nawet ich specjalnie nie, nie wiążemy z płcią jak na przykład właśnie prawo do edukacji, prawo do podejmowania pracy właściwie we wszystkich zawodach, prawo do swobodnego dysponowania swoim majątkiem, prawo do tego, żeby zdecydować o tym, za kogo się wyjdzie i czy się wyjdzie i czy się takiego małżeństwa nie chce skończyć chociażby. No ale też właśnie prawo do swobodnego poruszania się o tym, że można podróżować bez męskiego opiekuna. To są wszystko prawa, które po pierwsze jeszcze 100 150 lat temu, niektóre z nich jeszcze nawet tuż po wojnie, po II wojnie światowej, wcale nie były oczywistością. Czyli bardzo niedawno. Czyli bardzo niedawno. To znaczy, jeszcze nasze babki pamiętają czasy, w których na przykład nie, mo nie można było pozostać przy swoim nazwisku panieńskim, tylko trzeba było przyjąć nazwisko męża, albo wraz z wyjściem za obcokrajowca traciło się polskie obywatelstwo. Tak? To są wszystko bardzo, bardzo ważne i bardzo życiowe kwestie. I też o każdą jedną z nich kobiety walczyły i zabiegały przez dekady, a czasem przez wieki. I jak się okazuje, nie, nie wszystkie z tych praw są dane raz na zawsze. Prawo do legalnej, bezpiecznej aborcji Polki uzyskały po II wojnie światowej, a potem im je odebrano. Teraz coraz więcej słyszymy o tym, że być może nastąpią zmiany legislacyjne, które będą utrudniały rozwody. I nawet jeśli nikt nam wprost nie zakaże się rozwodzić, to wystarczy podnieść opłaty sądowe z tym związane, i nagle rozstanie i zakończenie bardzo nieudanego, często przemocowego związku. Stanie się dla wielu kobiet, ale też mężczyzn, e, barierą nie do przejścia. Z kolei wracamy do tego, o czym mówiłaś na początku, że kobiety mniej zarabiają, rzadziej tak naprawdę dysponują faktycznie finansami. Więc tak jak mówisz, nawet prawo może nie zabronić czegoś takiego wprost. To też jest w ogóle bardzo ciekawy aspekt e, historii polskich, e, polskiej emancypacji. No jednak, kiedy, kiedy przyjrzeć się, kim były. Emancypantki, kim były pierwsze polskie feministki, to jednak były to zwykle kobiety z warstw uprzywilejowanych i nie bez przyczyny. To znaczy, żeby wygospodarować przestrzeń na taką działalność, trzeba było Uda się dobrze urodzić. I oczywiście nie umniejszam tutaj zasług. Działaczy, które wywodziły się z ludu, ale prawda jest taka, i to często złośliwie też podkreślano i wypominano emancypantkom, że one organizują te wszystkie kongresy, bo mają służące, które się zajmą ich domem i dziećmi. Ale to też jest, myślę, lekcja dla nas wszystkich dzisiaj, które myślimy sobie, że nawet jeśli bezpieczna aborcja z przyczyn embryopatologicznych w Polsce, właściwie w polskim publicznym szpitalu jest w tej chwili niedostępna, ale my i nasze koleżanki sobie poradzimy, bo nas na to stać. No to jednak myślę, warto pamiętać, że cała Rzesza Kobiet sobie nie poradzi, bo ich na to nie stać i zawsze tak było, i jest to naszym, myślę, moralnym obowiązkiem zawalczyć o to, nawet jeśli nie dla siebie, to, to po prostu dla nas. Dla nas wszystkich. To jest bardzo ważne, co teraz powiedziałaś. Chciałabym, żeby to naprawdę wybrzmiało i było taką, może nawet, pułętą naszego wywiadu, że po pierwsze musimy trzymać rękę na pulsie i pamiętać, że prawa nie są niestety dane raz na zawsze. I zdobywa się, zdobywa się je w walce. Zdobywa się je w walce. Oraz że nasz punkt widzenia wynika z naszego punktu siedzenia i musimy pamiętać również o osobach, które są. Mniej uprzywilejowane, ponieważ również w kwestii praw kobiet, my tak naprawdę tymi prawami różnie dysponujemy, zależnie od miejsca urodzenia, majątku itd. Na sam koniec chciałabym Cię zapytać o Twój nowy projekt, nad którym czuwasz. Bo książka Brakująca Połowa Dziejów to nie jest Twoje ostatnie słowo, jeśli chodzi o upowszechnianie historii kobiet. Nie jest, i właściwie muszę powiedzieć w takim razie o dwóch projektach, bo Brakująca Połowa Dziejów będzie miała kontynuację, i to będzie historia życia prywatnego kobiet a więc w dużej mierze historia cielesności, seksualności, praw reprodukcyjnych, ale też pracy opiekuńczej i domowej, o której dzisiaj dużo mówiłyśmy. A drugi mój projekt, który właśnie dzisiaj, 8 marca startuje, znaczy to on, on nie jest mój, zostałam do niego zaproszona i z radością to zaproszenie przyjęłam. To jest projekt, gdzie się podziały nasze patronki, który jest inicjatywą Eee, o dziwo, może dla niektórych, ale ku chwale <grafię> dla mnie komercyjnego, prywatnego banku BNP Paribas, który zatroszczył się tym razem o reprezentację kobiet w nazwach szkół bardziej niż. Cokolwiek do tej pory, o ile mi wiadomo. I krótko mówiąc, projekt polega na tym i zapraszamy do niego te szkoły, które patronów w ogóle nie mają, a takich szkół pewnie się Państwo zdziwią jest połowa. Bo te, które mają patronów, zwykle mają patronów męskich. Aż 90% szkół, które mają patronów, to. To właśnie sobie obrały mężczyzn za nich, ale połowa tych, w tych wszystkich szkół nie ma żadnych patronów, ma numery przeważnie. I to jest pole, żeby przypomnieć o zasłużonych kobietach, nie obracać też na nowo tych samych siedmiu nazwisk, bo też kiedy zerknąć na tą listę patronów szkół wraz z. Ze statystyką, jak często dane nazwiska się powtarzają, to rzeczywiście trochę nam brakuje Pewnie wyobraźni. Pewnie Konopnicka chyba. i Kiri tutaj przodują. Jeśli chodzi o kobiety, tak, ale pamiętajmy, że jest ich tylko 10% wśród tych, tych nazwisk. Zwykle to jest Jan Paweł II. Tadeusz Kościuszko jeszcze, Adam Mickiewicz są wysoko, co mnie akurat cieszy. Natomiast jest mnóstwo fantastycznych kobiet. My, ja też przygotowałam na potrzeby projektu taką listę. 20, taki pakiet startowy, żeby się zainspirować. On oczywiście jest tylko wyjściowy, i jest możliwość zgłaszania do projektu zupełnie innych nazwisk, i do tego zachęcamy, zwłaszcza takich lokalnych, ważnych dla lokalnych społeczności, bohaterek. A Bank BNP Paribas będzie rozdawał granty takim szkołom, które przyjmą patronki. I to są całkiem, myślę, solidne granty, więc ten, ta, ta zachęta finansowa, mam nadzieję, że też ściągnie do projektu więcej szkół, bo oczywiście warto i to jest słuszne, żeby ten, tą, tą dysproporcję w, w Wyrównywać, ale myślę, że też dla szkół to może być atrakcyjne, że powstanie jakaś porządnie wyposażona, nowoczesna pracownia tematyczna, związana na przykład z dziedziną, w której patronka była aktywna i odnosiła sukcesy, a patronki już z nami zostaną na długo, może na zawsze. I to jest to może być oczywiście pusty gest tak jak w, przy, w przypadku wielu patronów których dzisiaj którzy, którzy dzisiaj nikogo nie obchodzą ja chodziłam do liceum imienia Joachima Hreptowicza i co prawda wiedziałam kto to jest ale nic mi to nie robiło no ale myślę sobie że jeśli um, Społeczności szkolne, uczniowie i uczennice też będą zaangażowani w wybór takiej patronki. Nie dostaną tego zadekretowanego z góry, tylko będą mieli szansę zgłosić swoje propozycje, będą wysłuchani i wysłuchane i wybiorą kogoś, kto prawdziwie ich inspiruje. To jest, to jest szansa duża. Sądzę, że wokół tej patronki będzie się też wiele działo. Tak, jak potrafi się dziać na ulicach polskich miast i w różnych instytucjach, które odkrywają niezwykłe kobiety, na przykład ze swojego miasta i ze swojego regionu, i robią fantastyczne wydarzenia z nimi związane, szlaki kobiet, ścieżki tematyczne, gry miejskie i cuda na kiju. Bo te życiorysy, jeśli nie są jakby o, Ogołocone z cały, ze wszystkich ludzkich cech, potknięć, i, i są nieskłamane, i nie są hagiografią. To naprawdę są arcy ciekawe. I myślę, nawet w przypadku bohaterek sprzed kilkudziesięciu czy kilkuset lat. Mogą, mogą być inspirujące. Ja trzymam kciuki za ten projekt. Mam nadzieję, że to będzie dla wielu polskich uczniów i uczennic inspiracja i sposób na odrobienie, właśnie tej nieodrobionej lekcji historii na temat brakującej połowy dziejów. Trzymam też kciuki za Twoją kolejną książkę. Mam nadzieję, że porozmawiamy o niej. Z przyjemnością. Jak już powstaje? Książka Brakująca Połowa Dziejów, o której rozmawiałyśmy, została wydana w 2018 roku ale jest aktualna i cały czas myślę warto, szczególnie w obecnej sytuacji politycznej, wracać do tych wątków. Moją gościnią dzisiaj była Anna Kowalczyk, dziennikarka i autorka właśnie tej książki. To był odcinek odsłuchu społecznego. Ja nazywam się Anna Roszman. Odcinek produkuje Jaśmina Różańska, montuje go Jan Sikorski. Śledźcie nas na Facebooku, Twitterze i na wszystkich popularnych platformach podcastowych. Dzięki za rozmowę. Dziękuję za zaproszenie. Społeczny.